Dzień dobry, Katarzyna. Witam, dzień dobry. Witamy się kolejnego dnia. Tu kolejnego jest dnia w Amela. Tak. I nadal jesteśmy w Warszawie. Tak. I o czym dzisiaj chciałabyś powiedzieć? No, dzisiaj chciałam się z Wami podzielić bardzo taką pozytywną rzeczą, ponieważ zakupiłam plecak z łóżeczkiem, tak, turystycznym, i miałyśmy okazję wczoraj to przetestować. Pierwsza rzecz to jest taka, że ten plecak jest lekki, tak? I że tak. Można. I moje... To ile go nie napakujemy, nie wiadomo czym. No tak, ale chodzi mi, że moje rzeczy się zmieszczą tak. I Ameli w jednym miejscu. Tak. Druga rzecz to jest taka, że on jest bardzo łatwy do rozłożenia, tą łóżeczką. Ma takie dwa specjalne elementy. Takie patyczki tak naprawdę, które się wkłada, żeby one było stabilne, nie? Stabilne i na krzesełku można postawić. No i Amela wczoraj się wygłupiała, wyginała nóżki. Ruszała się całą sobą. No a dzisiaj rano... No i sobie spała w tym łóżeczku. Tak. I nic się nie działo, nie wypadła, nie zrobiła sobie krzywdy, a ja mogłam też się wyspać. Dokładnie, sama na łóżku. Tak, sama na łóżku, bez Ameli. I to jest bardzo ważny trening. Takiego niezostawiania dziecka jako zostawienia, tylko dać mu taką swobodę, intymności, poczucie, że on ma własne miejsce, tak? Tak jak na przykład ja mam swój pokój. Tak. I czasami mnie wkurza to, że takiej prywatności, intymności czasami brakuje ze względu na to, że są różne sprawy do ogarnięcia. I to jest trudne, tak? Więc na przykładzie Ameli właśnie można bardzo fajny trening zrobić, zostawiania ją, czy uczenia ją, że mama jest, przyjdzie jak ona ma potrzebę, ale żeby ona sama też umiała kontrolować swój niepokój, swój lęk, czasami radość, tak? Więc powiem Wam, że bardzo fajnie. Tak. Wstawimy zdjęcia. Tak, wstawimy zdjęcia. Wstawimy zdjęcia, bo już jest teraz łóżeczko złożone, bo niedługo będziemy się zbierać z hotelu. Tak, hotel, jeżeli chodzi o warunki, wysokie łóżka, więc osoba z niepełnosprawnością w ogóle nie ma możliwości samodzielnego jakby korzystania. Kolejną sprawą to jest to, że... Znaczy, mam możliwość, bo ty dawałaś sobie radę, tylko jest trochę trudniej. No tak, po prostu. Na przykład muszę na przyszłość brać moje krzesełko na rybę. Tak, bo jest ryzyko, że po prostu jak się schylisz, to możesz spaść, ale to nie jest tak, że nie dałaś sobie rady, bo sobie dawałaś radę. Tak. Dokładnie. O to, że osoba bez pomocy na przykład, tak? No bo dzisiaj na przykład musiałaś mi pomóc. No, musiałam Ci pomóc, ale wiele rzeczy zrobiłaś sama. Tak. Dokładnie. Kolejna sprawa, no to jest, że drzwi są bardzo ciężkie do otwierania. To wejściowe. Wejściowe do pokoju. Osoba z niepełnosprawnością, obojętnie jaką, nie da rady sama. Przynajmniej ja nie dam rady. Jest próg, który dla osoby na przykład niedowidzącej jest... Tak, słuchajcie, to jest bardzo zabawne, bo ogólnie pokój jest z udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych, czyli w łazience ma normalnie barierki, poręcze, krzesełko pod prysznicem. Natomiast jak się wchodzi do pokoju, jest taki, no myślę, że z 3 do 4 centymetrów progu, które za każdym razem, jak Kasia przychodzi, to się może o niego potknąć, prawda? Tak. I to, znaczy to nie jest zabawne w sumie. Albo i nogi mogą się jakoś wykrzywić. A to potem, nie jest w sumie zabawne. Potem problemy ze stawami, tak? Natomiast
No bo jest przestrzeń dla chodzika, jest przestrzeń... Dokładnie, bo ja przyznam szczerze, że się obawiałam, że większość pokoi hotelowych są takie raczej malutkie, że ciężko się po nich poruszać. A tutaj bez problemu jest przestrzeń, że możesz sobie przejść i sama wszystko zrobić tak naprawdę, nie? Czy tak, do łazienki, tak, czy do wyjścia, czy coś. Tak, więc mamy te szlaki, no. Więc... No. Ale jak będziesz następnym razem, to będziesz rezerwować gdzieś indziej, czy też tutaj? Znaczy nam, wiecie co, chyba tutaj, bo mają windy. Mają windy, a śniadanie jak? O, o śniadanie, słuchajcie, jest bezglutenowe, jest była sałatka, była parówka, było jajecznica, jajko i kawa z mlekiem. Dokładnie. I to jest bardzo... Szwedzki stół, bo tak naprawdę pomidory, ogórki, nie? Tak. Dla każdego coś dobrego, naleśniki jakieś tam były, jogurty, co kto chciał, to mógł sobie jakieś wziąć. Jakieś musy owocowe, tak? No. I także dla małej też mogłam ją spokojnie nakarmić. Tak, no i jest blisko instytutu, nie? Tak. Bo dojazd ile? 10-15 minut nam zajęło? Tak, więc my... Szukamy. Słuchajcie, o 7.40 w Warszawie bez korków. Tak, 7.40 bez korków, elegancko przejechaliśmy w środku tygodnia, no bo jest czwartek. W środku tygodnia więc. Na badania. Amelce pobrali takim motylkiem fajnym, tak jak do wenflonu. Pobrali 20 badań, za które będziemy musieli, kochani, niestety zapłacić. Plus wizyty, więc bardzo Was prosimy, udostępniajcie, zbiórka nam się pomaga. Dajcie linki u siebie na profilach, jeżeli możecie, bo leczenie będzie kontynuowane i niestety będzie wiązało się z dalszymi kosztami. Dokładnie. Więc bardzo, bardzo Was prosimy. Udostępnienie. Bo my przy okazji robimy tutaj materiały do publikacji, tak? Ale najważniejszym aspektem jest to, że cukier na przykład po jedzeniu mam 89, w ogóle się nie podniósł. Ciekawa jestem, ile było z krwi nadczo. Obawiam się, że około 54. A teraz weź sobie zobacz, bo Nutri-Drinka piłaś do leków, to sobie zobacz, co to tam. 99. No, czyli nadal taki dość, taki w... jak na ciebie, to dość niski. Mogłabyś jest... mieć ciutek wyższy. No, pani profesor mówi, że ja powinna mieć 140-180. To jest taka bezpieczna granica dla układu nerwowego. Słuchajcie, nie biorę insuliny ani leków do usty. I to jest właśnie dziwne. Bo gdybym wzięła hormon życia i nie zjadła posiłku, no to by było wytłumaczenie niskiego poziomu, tak? No. Dokładnie. Dobra, to więc co? No to tyle. Żegnamy się. Żegnamy się i lecimy w świat dalej. Dokładnie. Może coś pozwiedzać, może coś pooglądać, zobaczymy jeszcze. Bo świeciło rano słońce, potem była burza i ulewa, teraz znowu świeciło słońce, teraz widzę, że znowu idą chmury. Więc jeśli chcemy gdzieś wyjść, to jest dobry moment. Dobra, to pa, pa. Pa. Dzień dobry, Katarzyna. Witajcie. Pokażemy tam Amelkę. O matko, o, jest. Na chwilę ją obróciłam. Co my robimy aktualnie? Czekamy na ten, na, aż przestanie padać. Tak, bo nie wiem, czy widzicie, czy to widać, czy nie. Na pewno słychać. Sobie tak pięknie leje. Jesteśmy pod Castoramą. Tak. Miałyśmy jechać kupić wycieraczki i przyjechałyśmy kupić wycieraczki. No ale stwierdziłyśmy, że nie będziemy wychodzić, żeby nie zmoknąć, bo to bez sensu. Więc poczekamy chwilę, zobaczymy, jak nie przejdzie jeszcze za 10 minut, 15, to wrócimy do domu. Tak. No dobra, o czym miałyśmy mówić? O czym miałaś ty mówić? Miałam mówić o podsumowaniu w Warszawie. Podsumowanie w Warszawie jest takie, że
mamy zlecone kolejne konsultacje specjalistyczne. 27 czerwca tutaj u nas w naszej miejscowości będzie pęknie robione. Uh-huh. Będzie ustawianie manualne przez chiropraktykę pana Henryka Byczka z kręgosłup. Uh-huh. Na stawów biodrowych u Amelii i u mnie. To się śmiejemy, bo coraz mocniej leje, zaraz przestać spadać. No dobra, a co pani profesor powiedziała, jak tam ten... Jak się życie układa? Życie się układa tak, że potrzebna jest dalsza diagnostyka teraz. Dwa, że robot ma być nam bardzo, bardzo dużo ćwiczyć na analizę decyzji terapeutycznych. Będą też wywiady specjalistyczne ze specjalistami z Instytutu Diabetologii w Warszawie, bo podjęliśmy stałą współpracę. I będzie też nowość, bo będziemy, słuchajcie, też współpracować z Fundacją doktora Liszcza, która powstała. Założyliśmy fundację, założyła moja mama. Także dużo będzie się działo. Tak, dokładnie. Amelka waży 2,8, słuchajcie. Mierzy 53,5 cm. Tak. Dzisiaj ją nawet pani położne, nie? Tak, dzisiaj pani położne ją zbadały, zważyły. No i pani doktor też ją obejrzała. I ma skierowania na badania laboratoryjne, hormonalne u noworodków, jak gospodarka hormonalna u niej funkcjonuje. Więc będzie ciekawy film. Dokładnie. No i będą inspiracje. No i niestety kolejna wizyta w laboratorium. Dokładnie. A, może trochę przestanie padać, jak pójdziemy. Chociaż aktualnie pod drzwiami tutaj mamy taką kałużę na 3 cm, że ja nie wiem. No właśnie. Zobaczymy, czy pójdziemy, czy nie. Jak nam się to ułoży, czy uda się wyjść. A jak nie, no to co? To posiedzimy w samochodzie, pojedziemy do domu. Posiedzimy w samochodzie, pojedziemy do domu. No i w środę, słuchajcie, jest inauguracja, rozpoczęcie działalności fundacji. Tak, w kościele. Jest już czas, zaczyna się muszę. I potem u nas w siedzibie fundacji. Dokładnie. Więc będzie też ciekawie, będzie też relacja. Zapraszam Was na stronkę fundacji, jest ona podana na moim blogu i na moją oś czasu na FB. Mhm. No i w środę będą dalsze działania. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy już potwierdzenie dokumentów, że doszły do urzędu Wojewódzkiego Urzędu Pracy. No, to jest i zaczynamy, słuchajcie, 2-letni staż. Mhm. W związku z tym będzie mnie trochę mało w mediach społecznościowych, bo jak widzicie przy maluchu, no nie ma takiej opcji, żeby po prostu siedzieć i mieć czasu wolnego, tak? Tak. Więc czekamy również na nowy etap rebodnowy i zobaczymy, jak on się ułoży. Dokładnie. A my kończymy, bo chyba trochę przestało padać, już tylko tak siąpi, więc może nam ale się ale jest uda. Burza. Dokładnie. Ja mam nadzieję, że sobie idzie, bo już tak delikatnie kropi, to może nam się uda skoczyć do tej kastoramy i załatwić, co miałyśmy załatwić. Tak. To dokładnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa, pa. Pa, pa.